Szczęść Boże, konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej, obecne in corpore prezydium Korony, Konfederacji Korony Polskiej, wiceprezesi Roman Fritz, Włodzimierz Skalik i ja, Grzegorz Braun, prezes partii. Wszyscy trzej jesteśmy członkami klubu parlamentarnego Konfederacji, ale zachowujemy przecież naszą ideową i charakterologiczną odrębność Korony, Konfederacja Korony Polskiej. Zwołaliśmy tę konferencję prasową pod tytułem Łapaj ruskiego agenta. To jest odcinek, tak, szpieg z krainy deszczowców. Nie wiadomo, kto w tej roli. Szanowni Państwo, to jest już odcinek 3546 serialu pod tym roboczym tytułem, o tej tematyce, i my jesteśmy uporczywie obsadzani w roli czarnych charakterów. Asumpt do dzisiejszej konferencji daje nam świeża publikacja prasy gadzinowej "Kto brał pieniądze?". Taki tytuł krzyczy z pierwszej strony, a zaraz poniżej imię i nazwisko, chwała Bogu, poprawnie wydrukowane, naszego kolegi Romana Fritza. No proszę Państwa, to jest bezczelna i bezprawna i pozbawiona jakichkolwiek podstaw, dlatego bezprawna, insynuacja nielojalności i do sprzedajnej nielojalności naszego kolegi i całej Korony wobec państwa polskiego. Powiedziałem, że to jest kolejny odcinek serialu, dlatego że w poprzednich odcinkach prasa gadzinowa, dla odmiany prawacka, publikowała artykuły wiążące prezesa Włodzimierza Skalika z moskiewskimi fundacjami, insynuacje, powtarzam, sprzedajnej nielojalności wobec państwa polskiego. Otóż na moment poważniejąc stwierdzam i dyktuję do protokołu prasowego, to są insynuacje, podłe insynuacje, nieoparte na żadnych faktach, żadnych realnych przesłankach. Jesteśmy polskimi państwowcami, polskimi posłami, jako tacy podlegamy, chwała Bogu, osłonie kontrwywiadowczej, którą, mam nadzieję, zapewniają nam służby trzyliterowe Rzeczypospolitej Polskiej. Zaraz oddam głos mojemu koledze i spróbuję połączyć się z oficerem dyżurnym ABW, już tradycyjnie, bo takich połączeń z konferencji prasowych przy Wiejskiej było już parę. Spróbuję połączyć się z oficerem ABW po to, żeby zasygnalizować problem. No a problem jest bardzo poważny, dlatego że z jednej strony wypada nam wyrazić radość, że media głównego ścieku uwrażliwiają opinię publiczną na istotny i realny problem ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski przez czynniki zewnętrzne, obce, przez służby i organizacje nie wyrażające, nie realizujące polityki zgodnej z polskim interesem narodowym i polską racją stanu. I to jest istotny problem. Tyle tylko, że my ten problem bylibyśmy skłonni postrzegać wielokierunkowo, wielowektorowo i nie tylko w stronę jednej stolicy wskazywalibyśmy oskarżycielskim palcem i nie tylko z jednej stolicy dopatrywalibyśmy się takich zakulisowych czy nawet bezczelnie jawnych prób wpływania na polską scenę polityczną. I to nas cieszy, że problem obcych agentur w Polsce jest podnoszony. Martwi nas to, że jest podnoszony akurat tak gołosłownie i tak bezpodstawnie i że to akurat my zostaliśmy nominowani na szpiegów z krainy deszczowców. Skoro Gazeta
wyborcza pyta, kto brał pieniądze i wskazuje posłów korony, powtarzam całkowicie bezpodstawnie, no to my zapytajmy, kto z Gazety Wyborczej bierze pieniądze za taką fantastyczną kryptoreklamę, jaką cieszymy się ze strony naszych, nie wiadomo, czy ukrytych agentów, czy psychofanów w redakcji, a to Gazety Wyborczej, a to Gazety Polskiej. Kto z nich bierze pieniądze, zgadnijcie państwo i wy, dziennikarze śledczy, podążajcie tym tropem, kto w Gazecie Wyborczej i w Gazecie Polskiej bierze pieniądze za reklamowanie Konfederacji Korony Polskiej. To jest, jak sami państwo rozumiecie, bardzo wyrafinowana forma reklamy, bo przy pozorach ataku nasze nazwiska cieszą się zwiększoną frekwencją, obecnością w mediach, natychmiast pojawiają się przedruki, natychmiast pojawiają się pytania ze strony radia, telewizji. Jest to zatem jawna kryptoreklama i my naszym tajnym agentom w obu wymienionych redakcjach udzielamy dzisiaj pochwały w rozkazie dziennym. W swoim czasie będziemy wręczali odznaczenia, ale dziś państwo pytajcie, kto tam bierze pieniądze za reklamowanie korony. Ja teraz spróbuję połączyć się z oficerem dyżurnym ABW przy Rakowieckiej, a głos zabiera delikwent tak nieudolnie grillowany dzisiaj przez media, czyli pan prezes Roman Fritsch. Szczęść Boże. No, proszę państwa, nie spodziewałem się, że prezes Konfederacji Korony Polskiej, pan poseł Grzegorz Braun, będzie dzisiaj reklamował znaną z żarliwego obiektywizmu gazetę. Wiele razy już podkreślaliśmy, że ja zarówno dla wyborców, jak i dla współpracowników jestem jak gdyby dedykowanym posłem do kontaktów zagranicznych i z tej roli wywiązuje się chyba bardzo należycie. Przypomnę państwu tylko dla... Przepraszam, Romanie, już jest, tak? Szczęść Boże, dodzwoniłem się do dyżurnego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie przy Rakowieckiej. Kłaniam się. Grzegorz Braun, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ze mną panowie posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritsch. Posłowie z ramienia Konfederacji Korony Polskiej. Chcielibyśmy zasygnalizować problem. Problem, który może być dwojaki. Albo osłona kontrwywiadowcza posłów na Sejm szwankuje, albo też obca dezinformacja szerzy się w mediach. Jedno i drugie wymagałoby na pewno bacznej kontroli, analizy i działań ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zwracam uwagę na publikację w dzisiejszym wydaniu Szmatławca Gazeta Wyborcza, wydanie ze środy 10 kwietnia 2024 roku. Artykuł zaraz na pierwszej stronie pod dramatycznym tytułem Kto brał pieniądze? I poniżej w lidzie tego artykułu nazwisko mojego kolegi znakomitego posła Romana Fritscha. Oczywiście wszystko jest, jeśli idzie o fakty, czystą insynuacją, no ale licho nie śpi. Bardzo prosimy o pilne sprawdzenie osłony kontrwywiadowczej posłów na Sejm, ze szczególnym uwzględnieniem naszych skromnych osób, a po tym sprawdzeniu proszę o sprawdzenie powiązań, ewentualnych inspiracji, które doprowadziły do tej publikacji podpisanej przez dwóch funkcjonariuszy mediów, dwóch funkcjonariuszy frontu ideologicznego, Michał Kokot, Dominik Uchlik, Gazeta Wyborcza. Czy to wszystko się dobrze nagrało, panie oficerze? Tak, stwierdzam przyjęcie informacji. Ja zgodnie z procedurą ta informacja przekażę do jednostki właściwej merytorycznie do takich spraw i ze swojej strony dziękuję. Panie oficerze, zwracam jeszcze uwagę, że to jest kolejny mój telefon z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na przestrzeni ostatnich lat takich telefonów było już kilka i ja
cieszę się, że za każdym razem zgłoszenie zostaje profesjonalnie przyjęte i skierowane do właściwej procedury, ale z żalem stwierdzam, że nie było żadnego odzewu na poprzednie moje telefony. Nie zostałem uspokojony co do osłony kontrwywiadowczej najwyższych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, więc proszę to zanotować, że czekam na wiadomość. Mój numer telefonu wyświetlił się u pana. Pozdrawiamy, dobrego dnia życzymy, bezpiecznej służby panu i pańskim kolegom. Z Panem Bogiem i wesołych świąt, bo to się jeszcze ciągle w okresie wielkanocnym liczy. Do usłyszenia. Wzajem. No, mamy to. Kontynuuj, Romanie. Więc mamy najważniejsze za sobą. Będziemy teraz poddani pewnemu sprawdzeniu. Szanowni Państwo, moja rola w Sejmie, jak również w innych działaniach, wiąże się z kontaktami zagranicznymi. To jest oczywiste ze względu na liczne już kontakty wcześniej biznesowe, polityczne, ze względu na znajomość języków obcych, tam 6 czy 7, już tam się nie potrafią niektórzy doliczyć. I teraz w czym działam w Sejmie? No, jestem przede wszystkim członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. Jestem również członkiem wielu grup parlamentarnych dwupaństwowych, m.in. Polska-Niemcy, Polska-Czechy, Polska-Węgry, Polska-Austria, Polska-Słowacja. W tych kilku jestem nawet wiceprzewodniczącym tych grup. Siłą rzeczy moje kontakty z partnerami zagranicznymi i z mediami są bardzo rozległe. Udzielam wywiadów do wielu gazet, do wielu mediów. Nawet, proszę Państwa, sobie wyobraźcie, udzielam wywiadu Gazecie Wyborczej. I to kilka razy się wydarzyło i nikt z tego powodu mnie nie ściga. Wręcz są pewne pochwały, że no, taki poseł się odważył. Jeżeli chodzi o kwestie konferencji, również biorę udział dosyć często. Gdzie mnie zapraszają, staram się być. Byłem między innymi 3 grudnia minionym roku na kongresie ID Group, czyli Identity Democracy, czyli Tożsamość i Demokracja Grupy Europarlamentarnej we Florencji, gdzie miałem ten wielki zaszczyt wystąpić w gronie bardzo zacnych ludzi, przewodniczących wielkich partii europejskich, takich jak Front Narodowy, Partia Wolnościowa, Front Narodowy z Francji, Partia Wolności z Holandii, Alternatywa dla Niemiec z Niemiec, Partia Wolność i Bezpośrednia Demokracja z Czech i tak dalej, tych partii tam było w sumie chyba 15. No i nasz skromny głos w moim wykonaniu wybrzmiał. Moje wystąpienie wiązało się tam, przyjęto z wielkim aplauzem. Moi wyborcy przede wszystkim liczą na to i dlatego chyba mnie wybrali, żebym godnie ich reprezentował właśnie w tych sferach. I teraz, co zrobiła Gazeta Wyborcza już któryś raz z kolei, to jest takie wydanie chyba drugie czy trzecie. Tam jest podpisany taki pan, który się nazywa tak dosyć dziwnie i jego ojciec, proszę Państwa, jest... Był zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa działający w jednej z uczelni na Śląsku, więc to też pewne konotacje tutaj tłumaczy. No i powinno znamionować wyższe kwalifikacje i orientacje w materii, ale jak widzimy brak tych kwalifikacji. Zdecydowanie tak. A co jest najciekawsze, źródłem i podstawą dla tych działań tych funkcjonariuszy mediów stała się słynna organizacja, szemrana organizacja, której szefem jest niejaki Rafał Gaweł, który ukrywa się poza Unią Europejską, dlatego że gdyby był na terenie Unii, byłby prawdopodobnie eksportowany do Polski celem odsiadki 2 lat za wyłudzenia i różne tam swoje oszustwa. No, na takich źródłach bazują ci dziennikarze, pseudodziennikarze, proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. No, to jest jakaś wielka granda. Ale szukajmy ośrodków obcej agentury, zewnętrznej inspiracji działań operacyjnych, propagandowych w polskim życiu publicznym. Szukajmy ze wszech miar, popieramy nawet i, szanowni Państwo, wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa dobrych wzorców, na przykład amerykańskich, prawo o tak zwanych obcych agentach. Foreign agents,
w naszym prawie brak takiej regulacji, która nie tyle eliminowałaby z życia publicznego takie ośrodki propagandy zagranicznej, ale obligowałaby do ich oflagowania właściwego. I to wielki brak, wielka luka w polskim prawie. Foreign agents, obcy agenci w żadnym wypadku nie powinni w Polsce działać w sposób tak bezczelny i bezkarny, jak się to dzieje i jak czasem mamy wrażenie, dzieje się właśnie w takich ośrodkach propagandowych i dezinformacyjnych, jak Gazeta Wyborcza czy Gazeta Polska. My sobie, proszę Państwa, trochę przeplatamy, trochę żartujemy, trochę mówimy poważnie, a ja bym na zakończenie tego wystąpienia chciał coś na poważnie właśnie podsumować, bo rzeczą wyjątkowo ohydną jest, że te oskarżenia skierowane są na przykład przeciwko mojej skromnej osobie, która to w latach 80. minionego stulecia była bardzo zaangażowana w działalność antykomunistyczną i siłą rzeczy zwrócona przeciwko Moskwie. I teraz sobie różni lewacy dworują, że właśnie ja jestem tym, który tej stolicy tam niby służy, tak? Proszę Państwa, to są ci lewacy, którzy bezpośrednio ciągną swoją tożsamość poprzez SLD, SDRP do nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, której to skrót Leszek Moczulski bardzo trafnie odcyfrował: płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Dziękuję. Pan poseł prezes Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, widzimy, że antypolskie media mają wielki problem z wielotysięczną ekipą propolską Grzegorza Brauna. Po wielu latach aktywności społecznej, publicznej, wokół Grzegorza Brauna zgromadziła się wielotysięczna rzesza polskich patriotów. Wśród tego grona jest również poseł Roman Fritz. I to jest wielki problem dla tych antypolskich mediów, że nasze propolskie działania, naszego środowiska zyskują tak wielu zwolenników, bo przecież ta gazeta nie poświęcałaby swojej pierwszej strony na problemy bez znaczenia. Mają z nami duży problem i to nas cieszy. I moi drodzy, trzeba to podkreślić, że gazeta, pisząc o obcych wpływach, faktycznie dotyka bardzo istotnego życia publicznego w Polsce. My, pan poseł Grzegorz Braun i my wszyscy podkreślamy, że Polska dzisiaj nie jest tak naprawdę państwem suwerennym, niepodległym. Kluczowe decyzje nie zapadają w gabinecie premiera Rzeczypospolitej. Kluczowe decyzje nie zapadają tutaj, w tej oto izbie. To jest wszystko, moi drodzy, fasada. To jest wszystko fasada. I my uważamy, że rzeczywiście polskie życie publiczne podlega silnemu oddziaływaniu stolic obcych państw. Stolic obcych państw. I my nie ustaniemy w walce z tymi wpływami. I dlatego antypolskie media mają problem z nami, z tym propolskim naszym działaniem. I ja się pytam, gdzie ci funkcjonariusze, te jabłka, które padają niedaleko od jabłoni, funkcjonariusze Gazety Wyborczej i innych antypolskich mediów, gdzie oni byli, gdy wicepremier Jarosław Kaczyński, minister od spraw bezpieki wieloletni, grzmiał z trybuny sejmowej, nie stawiając znaków zapytania, tylko wskazując palcem na Donalda Tuska, że jest niemieckim agentem. Oskar, tak? Oskar, niemiecki agent. Drodzy Państwo, gdzie oni byli? Czy oni się zainteresowali faktem, że premierem polskiego rządu, zgodnie z tym, co autorytatywnie stwierdził Jarosław Kaczyński, jest niemiecki agent? Kompletnie ich to nie zainteresowało. Widocznie
widocznie uważają, że Berlin ma słuszne wpływy na takim poziomie na życie publiczne w Polsce. Rodzi się pytanie, gdzie byli, gdy patriotyczni polscy dziennikarze śledczy poddawali pod wątpliwość niezależność działania drugiego premiera Mateusza Morawieckiego, który, jak się okazuje, był według tych dziennikarzy agentem niemieckich służb specjalnych. Gdzie oni byli? Gdzie oni dzisiaj są, gdy się okazuje, że ustawa, projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest przygotowany, co minister sprawiedliwości Bodnar publicznie oświadczył, została przygotowana przez inną agencję obcego wpływu, przez Fundację Batorego. Nikt się tym nie przejmuje, że ustawy, projekty ustaw o tak kluczowym, ustrojowym znaczeniu dla Polski są przygotowywane przez środowiska podlegające zupełnie obcym zależnościom. I drodzy Państwo, my jako środowisko patriotyczne, propolskie, jesteśmy w pełni świadomi i przekonani, że walka z antyludzkimi, antypolskimi projektami jak Zielony Ład czy traktat pandemiczny WHO